Dobrze, no to chyba możemy zacząć, bo mamy mało czasu. Zawsze mieliśmy 3 godziny seminarium, a dzisiaj mamy tylko na dyskusję 2 godziny. Przepraszam Państwu za ten ścisk, ale zarezerwowaliśmy większą salę i niestety zostaliśmy z niej przeniesieni tutaj, więc nie mieliśmy na to wpływu. Ja też dodam, że mogą przyjść jeszcze inni studenci, bo wiem, że seminarium cieszy się zainteresowaniem. To rozbudził rezonans, więc może jak ktoś przyjdzie, no to może nie zwracajmy może na to bardzo tak uwagi i starajmy się skupić, co będzie Pani mówiła. Ponieważ nie znamy się tutaj wszyscy nawzajem, więc ja tak do takich, znaczy przejdę do niezbędnego minimum. Naszym gościem dzisiaj jest pani dr Joanna Dziolek-Kozłowska, przyjechała do nas z Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie jest adiunktem w Instytucie Ekonomii. Pani doktor jest głównie historykiem myśli ekonomicznej. Ja z bardzo dużego dorobku już, z wielu publikacji koncentruję się tylko na 3 może monografiach. Model Homo economicus, geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą. Pani jest też autorką książki System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marszala, a wątki etyczne w myśli ekonomicznej zaowocowały również monografią Ethics in Economics Thought, Selected Issues and Various Perspectives. Napisana to jest książka wspólnie z profesorem Rafałem Materą. Będzie naszym gościem również pani profesor Katarzyna Choremska, która jedzie do nas, na pewno do nas jedzie i będzie również miała swoją wypowiedź. Pani profesor Katarzyna Choremska kojarzy się chyba głównie z filozofią, ale chcę podkreślić, że jest absolwentką również ekonomii. Naszej uczelni. I właśnie łączyła te dziedziny i doktorat już miał etyczne aspekty kapitalizmu. Zajmuje się generalnie filozofią liberalną i to bardzo szeroko rozumianą od Kanta przez Locke'a do Hayeka. Wspomnę tylko o jej 2 publikacjach. Po pierwsze Przeżyć, studia z filozofii liberalizmu i peryferia liberalizmu, Henry David Thoreau. Trzecim naszym gościem jest dzisiaj pan dr Tomasz Kopczewski, który jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ja napisałam do pana doktora z prośbą o przedstawienie dorobku i pan doktor odpowiedział dzisiaj w nocy, patrzyłam 12:06, ja zdążyłam przeczytać, że jest anarchistą, ale przeczytałam dzisiaj rano jeszcze tak szybko, pobieżnie i proszę Państwa, ja bym to powiedziała, że to jest trudne, to co tam było napisane. Ja bym powiedziała tak po ludzku, że pan chyba zajmuje się tworzeniem narzędzi dydaktycznych na bazie eksperymentów. To są takie bardzo nowoczesne metody dydaktyczne w gruncie rzeczy. Tak, żeby powiedzieć, że jestem naukowcem, no to mogę powiedzieć, że się zajmuję social learningiem, ale tak naprawdę to jestem takim inżynierem od nauczania ekonomii, a przy okazji powróciłem do czystej nauki i po prostu zajmuję się data science, filozofią, mikroekonomią, eksperymentami, modelowaniem agent base, symulacjami Monte Carlo, wszystko łączę. A celem jest to, żeby ludzie mieli pełny obraz tego, co uczymy studenci. No to bardzo, bardzo dziękuję za to uzupełnienie i proszę Państwa, nie mamy dużo czasu, więc chyba od razu przechodzimy do oddaję głos Pani. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję bardzo. Zanim przejdę do tego, co widać na slajdzie, wielkie podziękowania chciałam złożyć na ręce organizatorów tego seminarium, na którym jak do tej pory ze wstydem przyznaję się nie pojawiałam, ale za to słyszałam dużo dobrego. Także jestem naprawdę zaszczycona tym, że mogę tutaj Państwu przedstawić fragment ze swojego dorobku. Temat tego wystąpienia, wpływ koncepcji ekonomicznych na rzeczywistość gospodarczą, rozważania na podstawie modelu Homo economicus, to jest temat, który jest w jakimś sensie pochodną jednej z tych monografii, o których wspominała pani doktor chwilkę temu. Plan właściwie bazuje na czwartym rozdziale. Na czwartym rozdziale tej monografii postaram się mówić jak najkrócej na temat genezy i ewolucji, chociaż 2 słowa myślę dla porządku, tak żebyśmy
wszyscy rozumieli, o czym ja pisałam, jak ja ten model Common Economics zdefiniuję, również będę chciała powiedzieć. Struktura wystąpienia jest następująca. Dwa słowa na temat inspiracji, moich inspiracji do podjęcia tego rodzaju badań. Nie ogranicza się to tylko i wyłącznie do konieczności napisania wniosku habilitacyjnego. Później, tak jak wspomniałam przed chwilą, na temat definiowania modelu Homo economicus będę musiała również kilka słów powiedzieć i wskazać główne etapy ewolucji tej koncepcji, ponieważ tam mamy pomiędzy tymi etapami pewne rozbieżności i to później będzie wpływać na sposób, w jaki można analizować oddziaływanie tej koncepcji na rzeczywistość gospodarczą. Istotą rzeczy jest, nie wiem, czy to widać, mogę to przesunąć od drugiego? Istotą rzeczy jest punkt trzeci, czyli to jest efekt tych moich studiów nad analizą oddziaływania tej konkretnej koncepcji na rzeczywistość gospodarczą. Ja dokonałam tej analizy, tworząc taką strukturę opartą na studiowaniu tego wpływu poprzez trzy kanały. Politykę gospodarczą, wypowiedzi ekonomistów, którzy pełnią rolę doradców, komentatorów, nie wiem, ekspertów, blogerów, czyli to wszystko, co w sferze medialnej się pojawia z ust ekonomistów. No i to, co jest, okazało się być najbardziej uchwytne, chociaż ja niestety jestem, muszę przyznać, daleka od tego, żeby być w stanie wyartykułować jakieś takie twarde wnioski odnośnie tej trzeciej kwestii, czyli wpływu koncepcji ekonomicznych poprzez edukację ekonomiczną. Przechodząc do rzeczy, jakie były moje inspiracje? Z racji tego, że mam dość dużą styczność z tekstami z zakresu etyki biznesu, jestem już teraz redaktorem naczelnym czasopisma Analiza Prawa w życiu gospodarczym, przez moje ręce, przez moje oczy przebijało się dość dużo tekstów, w których autorzy zwracali uwagę na takie potencjalne, negatywne konsekwencje edukacji ekonomicznej na moralność studentów. Jeśli miałabym wskazywać jakieś konkretne prace, to chyba najczęściej na ten temat słyszałam, rozmawiałam i czytałam prac, które pisała pani profesor Bożena Klimczak. Ten sam, powiedziałabym, charakter publikacji, ten sam ton przejawiał się też w opracowanych artykułach angielskojęzycznych. No i tutaj można zauważyć, że w okresie kryzysu gospodarczego, czy bezpośrednio po kryzysie gospodarczym, nie mówię tylko o tym ostatnim, takich tekstów, takich publikacji jest więcej. Zwłaszcza jeżeli pojawienie się tego kryzysu, spadek koniunktury jest łączone z jakimiś problemami, które wskazują się po stronie moralności głównych graczy, przedsiębiorców, biznesmenów. I drugie takie źródło dla mnie, dla tych moich badań, to była koncepcja performatywności, która właściwie tego dotyczy wpływu teorii nie tylko ekonomicznych, tylko wpływu teorii w ogóle, teorii naukowych na rzeczywistość. Chociaż ja od razu powiem, że moje studia nie są oparte na tej koncepcji. W jakiś sposób można powiedzieć, że to było dla mnie ciekawe, żeby się z tą koncepcją zapoznać, ale ona nie do końca, powiedzmy, spełniła moje oczekiwania. Czyli było to źródło inspiracji, ale tak jakbym mogła powiedzieć, że u Marksa ekonomia klasyczna to źródło inspiracji do jego późniejszej krytyki systemu kapitalistycznego. Jak ja rozumiem, jak definiuję model Homo economicus? No właściwie można by przejść nad tym punktem bez żadnych refleksji, dlatego że to jest model, który jesteśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym, prawdopodobnie wszystkim Państwu jest znany. Zatem jest jeszcze jedno wolne krzesło. To już jest ostatnie. Ja jestem twórcą zmian, także pani mogła pani głośniej mówić. To by było dobrze. Ja bym bardzo chciała, ale to jest moja pięta Achillesa. Z tym mam zawsze problem. Dobrze, postaram się mówić jak najgłośniej, chociaż nie wiem, jak to się będzie miało do
Plus, czyli model aktywności gospodarczej człowieka, który jest przyjmowany, nie wchodząc w szczegóły, w głównym nurcie nauk ekonomicznych, w głównym nurcie ekonomii. No i zwykle tak to jest rozumiane, tak to jest definiowane, że człowieka traktujemy jako racjonalnego maksymalizatora użyteczności. I to jest to, czym ja się zajmowałam, czemu poświęciłam swoją monografię. Natomiast w trakcie tych studiów okazało się, że to nie jest aż tak oczywiste dla wszystkich, że ten model rozumiemy w ten sposób. Udało mi się zidentyfikować co najmniej jeszcze trzy podejścia, trzy ujęcia, trzy sposoby rozumienia tego, czym model Homo economicus jest. Pierwsze z nich to jest takie podejście, które polega na tym, że mianem modelu Homo economicus albo człowieka gospodarującego, to jest polski odpowiednik, traktuje się obraz, przepraszam, to jest właśnie chyba efekt tej mówienia głośno. To jest obraz, który jest rekonstruowany na podstawie analizy koncepcji danego ekonomisty. No i w efekcie możemy mieć do czynienia z takimi stwierdzeniami, że na przykład mówi się o modelu człowieka gospodarującego u Xenofonta, albo u Hobbesa, albo u Mandevilla, czy u Marshalla, Keynesa i tak dalej. To jest tutaj, muszę poczynić dwie uwagi, to jest o tyle problematyczne, że te modele nie są takie same. I co gorsza, zdarza się tak, i to jest przypadek Marshalla, i to jest przypadek Keynesa, że oni byli przeciwnikami stosowania w ekonomii tego, co widniało na poprzednim slajdzie, czyli byli przeciwnikami opierania ekonomii na obrazie człowieka jako racjonalnego maksymalizatora użyteczności. Druga z tych dodatkowych, że tak powiem, wersji definiowania modelu Homo economicus, czasem używa się tego określenia, mówiąc o swego rodzaju wizerunku, ja sobie to tak pozwoliłam nazwać, przedsiębiorcy reprezentatywnego dla danego czasu, dla danego miejsca. I wtedy mamy tutaj do czynienia z takimi sformułowaniami, jak na przykład wartości młodego Homo economicus, albo wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego. Uśmiecham się do pani profesor, bo wiem, że tekst w pracy, której tytuł pozwoliłam sobie tu umieścić, tekst pani profesor, tak, tej monografii też był. Czyli wtedy mówimy o pewnych tendencjach czy trendach w sposobie prowadzenia interesów, no odnosząc to określenie Homo economicus do, tworząc swego rodzaju taką konstrukcję, która ma stanowić ujęcie tego, co jest najbardziej charakterystyczne dla na przykład czasów nam współczesnych. No i jest jeszcze trzecia, ostatnia, trzeci taki ostatni obraz, powiedziałabym, obecny w kulturze popularnej. To nie jest bohater pozytywny. Jak mówimy Homo economicus, to jest to takie określenie, które zwykle oznacza egoistę, kogoś, kto jest wyrachowany, kogoś, kto bez większych skrupułów będzie w stanie promować swoje własne interesy kosztem innych osób. To jest obraz, który ma wymiar normatywny i pomiędzy tym pierwszym, a tym ostatnim, to znaczy tym modelem, który jest przyjmowany na gruncie teorii ekonomii, a tym obrazem, zachodzi pewna zbieżność, natomiast to nie jest to samo. Dobrze. Jeśli chodzi o model Homo economicus, o to, co jest wykorzystywane, co było wykorzystywane na gruncie teorii ekonomii, no to tutaj sam ten model został przedstawiony przez Johna Stuarta Milla w jednym z jego pierwszych esejów, takich młodzieńczych esejów na temat zagadnień gospodarczych. Mill miał problem ze sposobem definiowania ekonomii przez ekonomistów klasycznych, wcześniejszych, no i zaproponował takie podejście, w którym ekonomia była zdefiniowana przez ten właśnie model. W wersji milowskiej, tej podstawowej, propozycja polegała na tym, żeby ekonomia była nauką, która zajmuje się analizowaniem ludzi, aktywności gospodarczej, ale przy takim założeniu, że ci ludzie zawsze postępują w określony sposób. I ten sposób to jest to, co tutaj mamy w punkcie pierwszym, czyli że podmioty gospodarcze, że jednostki, że ludzie dążą do maksymalizacji bogactwa. I to jest nadrzędny cel, przy czym Mill dodawał jeszcze do tego
dwa dodatkowe, jak on to określał, kontrmotywy, czyli takie rzeczy, które w jego oczach przeszkadzały w realizacji tego celu nadrzędnego. Niechęć do pracy i, to jest dosłowny cytat, dążenie do chwilowego folgowania sobie w kosztownych uciechach. Jemu chodziło o to, jeżeli ja to dobrze odczytuję, że jeżeli to jest, w wykonaniu klasycznym jest taki podział na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną. Jeżeli my coś konsumujemy po to, żeby zwiększyć swoją produkcyjność, no to jest w porządku, bo to ostatecznie przekłada się na zwiększenie naszych możliwości maksymalizowania bogactwa. Ale jeżeli, nie wiem, kupujemy zamiast Skody Ferrari, no to już zdaniem Mila robimy coś, co nasz zasób bogactwa ogranicza, bez dawania potencjału do tego, żeby to bogactwo później zwiększyć. Jest jeszcze jedna kwestia, która tutaj, nie chciałabym się na tym skupiać, bo pojęcie racjonalności to jest rzecz fascynująca sama w sobie i można by pewnie mówić i przez 3 godziny na ten temat. U Mila nie ma kategorii racjonalności w takim sensie, że ona tam nie jest wprowadzona explicite, natomiast można bez większego trudu wskazać na to, że w istocie jego wyobrażenie było takie, że ludzie działają w sposób racjonalny, w sensie instrumentalnym. Co się z tą koncepcją stało później? Mill, nie wiem, być może nie był na tyle odważny, żeby to wprowadzić w życie, w takim sensie, że jego praca, jego zasady ekonomii politycznej nie są oparte na tym modelu. Natomiast uczynili z tego użytek marginaliści w latach 70. Póki co to jest to samo, pokażę, co zmienili. Zastąpili pojęcie bogactwa pojęciem użyteczności, od razu uogólniając ten cały model. No i teraz ten drugi punkt, niechęć do pracy, zastąpili ujemną użytecznością, disutility, wysiłku. To ostatnie przestało być istotne, no bo jeżeli w pierwszym punkcie mamy maksymalizację użyteczności, to jest już tak naprawdę obojętne, w jaki sposób i co będzie człowiek nabywał, w jaki sposób będzie swoje zasoby wykorzystywał, przyjmując, że tym nadrzędnym celem jest po prostu dla niego samego subiektywnie pojmowana maksymalizacja użyteczności. Racjonalność została, tutaj też o to wymagałoby pewnie doprecyzowania, no ale przyjmijmy po prostu, że dążą do tego w sposób racjonalny. Chociaż u marginalistów, zwłaszcza u pierwszego pokolenia marginalistów, to nie była racjonalność pełna, czyli to, co później można zrekonstruować na podstawie analizy pracy, na przykład Pareto. Dobrze, i trzeci, tutaj w zasadzie, jeszcze ostatnie słowo, można powiedzieć, że już zmierzamy w tym kierunku współczesnego rozumienia, że to nam daje jakby wspólny mianownik, mieliśmy maksymalizację użyteczności, tą ujemną użyteczność wysiłku, więc można to zastąpić po prostu stwierdzeniem, że człowiek maksymalizuje użyteczność. Dobrze, i krok numer 3, to jest ujęcie tej koncepcji wedle teoretyków racjonalnego wyboru. I tutaj co się zmieniło? W zasadzie jest to samo, poza tylko jedną rzeczą, przeniesieniem akcentów. Nieużyteczność, nie interesują nas same produkty, które nabywamy, czy użytkujemy, czy konsumujemy. Jakby ta dyskusja na temat gustów, ona przechodzi, czy mówiąc kolokwialnie, jest trochę zamiatana pod dywan. Koncentrujemy się na pojęciu racjonalności. Koncentrujemy się na preferencjach, na analizie preferencji. No i to jest ta historia, którą nawet chyba studenci pierwszego roku powinni doskonale znać z zajęć mikroekonomii. Tak? Czyli zaksjomatyzowanie preferencji, odwrócenie trochę logiki tego wywodu w takim sensie, że tutaj mamy katalog aksjomatów, czy można też tak to ująć, warunków, które muszą być spełnione, żeby uznać, że jakieś działanie jest racjonalne. Dobrze. Teraz tak. Podstawowe pytanie moje brzmiało w ten sposób. Czy ta koncepcja, czy ten model Homo economicus, który był przyjmowany w głównym nurcie teorii ekonomii, on w jakiś sposób wpłynął na postępowanie, no nasze postępowanie, na postępowanie jednostek gospodarujących? Performatywiści Michel Calon czy Donald McKenzie, oni przyjęli, że tak. Calon się nawet posunął do takiego stwierdzenia, że homo economicus istnieje.
No, ale moim zdaniem ta koncepcja, już też tutaj nie wchodząc w szczegóły, ta koncepcja nie pozwala nam, nie daje nam podstaw do tego, żeby rzeczywiście pełniejszą odpowiedź na to pytanie uzyskać. Stąd ten mój pomysł, żeby spróbować przeanalizować wpływ modelu Konekonomikus na rzeczywistość poprzez analizę tych trzech kanałów, trzech takich głównych ścieżek. One nie są do końca rozłączne, ale na potrzeby analizy ja sobie przyjęłam, że będę starała się coś powiedzieć na temat wpływu teorii ekonomicznych ogólnie, a w szczególności modelu Konekonomikus na politykę gospodarczą. Najtrudniejsze dla mnie było to drugie, czyli analiza tego, co wynika z wypowiedzi samych ekonomistów. No i tak jak już też mówiłam, najbardziej konkretne okazało się być analizowanie tego trzeciego kanału, czyli wpływu edukacji ekonomicznej na studentów. Dobrze. Pierwsza ścieżka. Zwykle, proszę Państwa, w literaturze można się spotkać z takim stwierdzeniem i to nie jest w sumie dziwne, powiem szczerze, że dla mnie to też było zrozumiałe i naturalne, że jeżeli ktoś przyjmuje model Homo economicus, no to w zasadzie to jest taki pierwszy krok do tego, żeby postulować liberalną politykę gospodarczą. Niewielką rolę państwa w gospodarce, no bo jeżeli jednostki racjonalnie maksymalizują swoją użyteczność, przyjmujemy, że są w stanie to robić, no to to państwo, rząd, jakiś zewnętrzny podmiot można przyjąć, że nie jest w stanie tego poprawić. W związku z tym tą sferę należałoby ograniczyć. Ale tak naprawdę z samego modelu to my takich wniosków nie jesteśmy w stanie wyprowadzić. Sam model jest pewnym zbiorem założeń. To się nie przekłada w sposób bezpośredni od razu na formułowanie jakichś postulatów odnośnie do polityki gospodarczej. Natomiast, co jest potrzebne? Uznanie, że ten model jest dobrym modelem, że on w sposób adekwatny opisuje rzeczywistość. No jeżeli tak powiemy, no to wtedy z tego można wysnuwać jakieś wnioski dalsze, albo przyjmiemy, że to jest pożądany ideał, że ludzie się powinni tak zachowywać. Z tym, że żeby z tego wynikało wsparcie dla polityki liberalnej, potrzebna jest jeszcze jedna rzecz. Nie analizowanie tylko jednostek, ale przyjrzenie się interakcjom pomiędzy tymi jednostkami i co z tego wynika. Dlatego jest jeszcze ten drugi element, no najprościej można by powiedzieć, to jest to zgodzenie się bądź zaprzeczenie twierdzeniu o tym, że mamy zgodność interesu jednostkowego z interesem ogółu. Jeżeli odpowiedź na, jakby, jeżeli ktoś aprobuje oba te stwierdzenia, aprobuje ten model, że ludzie się tak faktycznie zachowują i że to daje pozytywne konsekwencje z punktu widzenia grupy, no to to jest taki krok w kierunku wsparcia doktryny liberalnej. No tutaj chyba najbardziej takie radykalne postawienie tej kwestii to jest sposób podejścia teoretyków realnego cyklu koniunkturalnego, Rossera, Longa, oni zdecydowanie opowiadali się za tym, żeby rząd nie ingerował, bo jeżeli będzie ingerował, to zepsuje tą optymalną alokację zasobów, optymalną sytuację, która jest generowana poprzez decyzję samych podmiotów gospodarczych. Natomiast jeżeli z tym drugim stwierdzeniem się nie zgodzimy, no to tu się otwiera pole do tego, żeby myśleć o zwiększeniu roli państwa w gospodarce, co miałoby zamyśle w jakiś sposób hamować albo tworzyć taką strukturę instytucjonalną, w której te dążenia jednostek gospodarujących one by się ze sobą dały pogodzić. Z tym, że tutaj jeszcze muszę jedną uwagę zrobić, mianowicie to nie jest tak, że liberałowie, jak chcemy poprzeć liberalną politykę gospodarczą, to musimy przyjąć na gruncie teoretycznym model Homo economicus. Tak nie jest. Mogłabym tu wymieniać długą listę, no może powiem o nie wiem, Hayeku, czy Senie, czy Marshallu, którzy nie aprobowali tego modelu na gruncie teoretycznym, a nie chcę użyć stwierdzenia, mimo to
byli zwolennikami polityki liberalnej. Czyli generalny wniosek można by sformułować w taki sposób, że to nie jest ani warunek konieczny za akceptowanie tego modelu, ani nie jest to warunek dostateczny do tego, żeby opowiedzieć się za doktryną liberalizmu gospodarczego. Ważniejsze wydaje mi się przekonanie o skuteczności działania rynkowego mechanizmu alokacyjnego, no i ta druga kwestia, o której już mówiłam, czyli zgodność interesu jednostkowego z interesem. Dobrze, jeśli chodzi o ten drugi kanał, który był dla mnie jakimś wyzwaniem, to z jednej strony można powiedzieć tak, że z perspektywy historycznej można zauważyć wzrost znaczenia ekonomistów w życiu publicznym, wzrost aktywności ekonomistów, którzy właśnie pełnią niemalże etatową rolę ekspertów, komentatorów rzeczywistości gospodarczej, rzeczywistości społecznej. Ale to nie jest tak, że oni promują jakieś stanowisko całej profesji. To jest wiele zróżnicowanych opinii, wiele zróżnicowanych postulatów. W związku z tym tutaj takiego bezpośredniego przełożenia nie ma. No na pewno nie zgadzam się, wracam cały czas do tej koncepcji performatywności z takim stwierdzeniem, że każdy akt mowy ekonomisty jest performatywny w tym sensie, że on stwarza jakąś rzeczywistość. No musieli żyć w jakimś takim gigantycznym miksie wynikającym z tych wszystkich stwierdzeń. Natomiast jeśli miałabym wskazać na jakąś taką nie wiem, konsekwencje, coś bardziej uchwytnego, co wynikało z tych opinii, takich, które się rzeczywiście wydaje stawały popularne i one mogły oddziaływać na to, jak podmioty gospodarcze się zachowują, to bym powiedziała o nadaniu jednej z wersji tego modelu charakteru normatywnego, to znaczy charakteru takiego niemal wzorca osobowego dla przedsiębiorców. I tutaj mam na myśli taką wersję tego modelu, w którym zamiast użyteczności, maksymalizacji użyteczności jest maksymalizacja zysku i odnosimy to do przedsiębiorców. I chodzi mi przede wszystkim, proszę Państwa, o tę dyskusję, która ze strony takich czołowych ekonomistów, jak na przykład Milton Friedman, się dokonała odnośnie do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, to jego słynne stwierdzenia z kapitału i wolności, później rozpropagowane za sprawą słynnego artykułu w The New York Times z roku 70 o tym, że odpowiedzialność społeczna biznesu powinna być w zasadzie ograniczona do tego, że przedsiębiorca koncentruje się na maksymalizacji zysku, a cała jakaś tam ewentualnie reszta nie jest istotna. Rekonstrukcja linii rozumowania, która prowadziła do takiego wniosku, w taki sposób można to sobie usystematyzować. Zakładamy, że to będzie dla nas korzystne, powiedzmy badawczo, że jesteśmy w stanie stworzyć dobrą koncepcję, dobrą teorię, dobrze objaśnić działania jednostek gospodarujących. Jeżeli przyjmiemy, że ludzie się tak zachowują, jak hominis economici. Następny krok polega na tym, że w określonym otoczeniu instytucjonalnym, uzasadniamy, że w określonym otoczeniu instytucjonalnym, jak będą tak postępować, jak hominis economici, to to będzie korzystne dla ogółu, dla grupy. No i trzeci krok, no to w takim razie można powiedzieć, że jeżeli oni chcą, żeby te efekty były korzystne społecznie, to się powinni zachowywać tak, jak hominis economici. Ja nie mówię, że to jest poprawna jakby ścieżka, tak? Czy że ten wniosek jest przez to uzasadniony, nie, tylko pokazuje, w jaki sposób można było coś takiego uzasadnić i wydaje mi się, że no to właśnie mniej więcej tak się dokonało. Dobrze, widzę już, że to pół godziny obiecane, do którego skrócę właśnie mija. Ostatni kanał, ostatnia rzecz. Takie mam wrażenie, że większość zdecydowana osób tu obecnych albo jest w trakcie studiów ekonomicznych, albo te studia skończyła, albo się zetknęła na jakimś etapie swojego życia z edukacją ekonomiczną. W związku z tym zapewne Państwo będziecie mieli wiele do powiedzenia z własnych doświadczeń. O ile to, o czym mówiłam przed chwilą, było trudne dla mnie do zweryfikowania w oparciu o jakieś badania empiryczne,
O tyle w przypadku wpływu edukacji ekonomicznej na całe szczęście dla mnie taki materiał był. W monografii ja prezentuję metaanalizę takich badań, 47, no i w międzyczasie pojawiło się coś jeszcze, w związku z tym dzisiaj tutaj na tym spotkaniu będzie to 50 badań. Zazwyczaj nie kwestionuje się takiej tezy, że ekonomiści są inni. No i tutaj jest cały zestaw różnych zarzutów, że są większymi egoistami niż studenci innych kierunków albo absolwenci innych kierunków, że są mniej wrażliwi moralnie, że są mniej uczciwi, że są mniej skłonni do współpracy, mniej hojni, stawiają maksymalizację zysku na pierwszym planie. No i jeszcze do tego są dodawane dwie kolejne kwestie, które nie są aż tak bardzo negatywne, że podejmują decyzje w sposób bardziej racjonalny, to nawet można byłoby uznać za coś pozytywnego. To jest rozumiane w takim sensie, że oni podejmują te decyzje w taki sposób, który jest zbieżny, bliższy, bardziej zgodny z założeniami teorii ekonomicznych. No i że preferują rynek jako mechanizm alokacyjny. Jeżeli mają wybór, to częściej wskazują na rynek niż na przykład na dystrybuowanie jakichś rzadkich dóbr na zasadzie stania w kolejce czy decyzji administracyjnych. A tak jak powiedziałam, tego, że oni są jacyś inni, się nie kwestionuje. Natomiast w literaturze są, cała ta dyskusja toczy się wokół dwóch podstawowych hipotez. Hipotezy o indoktrynacji i hipotezy o preselekcji. Hipoteza o indoktrynacji, sama nazwa ma dość silny wydźwięk. Chodzi o to, że studia ekonomiczne kształtują nas, że wpływają na nas i że te różnice, które tam wcześniej były wymienione, że one są konsekwencją studiów ekonomicznych. Ale może być też tak, że to już ci, którzy są inni, wybierają studia ekonomiczne. I to jest istota hipotezy o preselekcji. Czyli tutaj sama ta indoktrynacja, sama edukacja ekonomiczna wiele nie znaczy, znaczy raczej to, że przychodzą inni studenci na studia ekonomiczne niż na studia, nie wiem, na przykład na medycynie. A co wynikało, proszę Państwa, z dokonania metaanalizy tych badań empirycznych, które do tej pory zostały zrobione? A tutaj krótkie omówienie, zasięg czasowy od 1981 roku, takie badania do 2018. Liczba respondentów ogółem w tych wszystkich badaniach, które udało mi się przeanalizować, no, była dość pokaźna, blisko 70 tysięcy. Większość tych badań, zwłaszcza tych, które były robione w latach 80., 90., to były badania robione w Stanach Zjednoczonych, ale z czasem zaczęły się też pojawiać inne studia. Tutaj w tych badaniach było wziętych pod uwagę 17 krajów. Rzadko, bardzo rzadko tak się zdarzało, że byli porównywani studenci z więcej niż jednego kraju. No jedno takie badanie w tej grupie, to było badanie, w którym miałam przyjemność brać udział. Tam porównywaliśmy studentów z Chin, studentów z Polski, studentów z Rumunii, studentów z Polski. Jeśli chodzi o typ publikacji, no to zdecydowanie tutaj większość tych materiałów pochodziła z artykułów, zaledwie jeden working paper. Jakie wnioski, proszę Państwa, z tego wynikają? No, wszystko widać, ale to, co jest najważniejsze, widać. Te badania, ta metaanaliza przeprowadzona jest niekonkluzywna, to znaczy nie jest tak, żeby w większości zostało potwierdzenie uzyskane dla hipotezy o indoktrynacji czy hipotezy o preselekcji. Jest grupa takich badań, w których potwierdzone są obie te hipotezy, chociaż jest ich zaledwie 5. W tych pierwszych badaniach zwłaszcza wskazywano tylko, czy badano, czy istnieje różnica, bez tłumaczenia, czy to jest efekt indoktrynacji czy preselekcji, ale 10 spośród tych 50 to były badania, w których takiej różnicy nie zidentyfikowano, w każdym razie istotnej statystycznie. No i w 4, na szczęście dla mnie, bo ja też jestem ekonomistą, okazało się, że ekonomiści są, powiedziałabym, bardziej pozytywni.
dwa z tych badań dowodziły, że ekonomiści są bardziej uczciwi. I co ciekawe, to były badania, które były robione nie w laboratorium, nie poprzez wypełnianie ankiet, to tylko to były eksperymenty naturalne. Także no, może nie jest z nami aż tak źle. Co było dla mnie frustrujące? Okazało się, że nie ma znaczenia, z kim ekonomistów porównujemy, to znaczy nie dało się wyodrębnić na przykład jakiegoś takiego zestawu badań, w których ekonomiści byli porównywani na przykład z filozofami czy z socjologami, bo problem polega na tym, że jak weźmiemy pod uwagę taką dużą liczbę badań, to każdy porównywał, no nie powiem, że z inną grupą odniesienia, ale na przykład badań, w których ekonomiści byli porównywani do socjologów, było zaledwie 5 w tej grupie. Czyli tutaj nie było też żadnych podstaw do sformułowania takiego stwierdzenia, że no na przykład w odniesieniu do socjologów to jesteśmy jacyś tam, a w odniesieniu, nie wiem, do kadetów w Akademii Policyjnej to wygląda inaczej. Nie miała znaczenia wielkość próby, czyli nie było tak, że w badaniach, które obejmowały większą liczbę respondentów, wychodziło coś, a w innych badaniach, w tych mniejszych, coś innego. No zasięg geograficzny, szczerze mówiąc, tutaj nie bardzo można było coś powiedzieć, bo po prostu tych badań było bardzo mało. Ale co się okazało, że sobie może darujemy, natomiast no to w zasadzie powiedziałam. Co się okazało, że istotną rzeczą była metoda badawcza. Te badania były robione na 4 różne sposoby. Były badania ankietowe, te jak widać były najbardziej popularne. Niemalże dokładnie tyle samo badań było opartych o eksperymenty laboratoryjne. Analiza danych zastanych, 2 badania i eksperymenty naturalne, 2. Macie Państwo jakieś, nie wiem, pomysły, które z tych badań wykazywały częściej, że istnieje różnica pomiędzy ekonomistami a studentami innych kierunków? Państwa nie pytam. No proszę Państwa, najczęściej wychodziło tak, że te różnice najłatwiej uchwytne, najbardziej znaczące ujawniały się w eksperymentach laboratoryjnych. Można powiedzieć, że to oznacza, że ekonomiści inaczej grają w grę, dlatego że te badania były oparte przede wszystkim na jakichś wersjach gier niekooperacyjnych, albo na dylemacie więźnia, albo na grze ultimatum, czy grze dyktator, albo jakichś wariacjach na temat tych gier. Ekonomiści grają inaczej. Czy to tak naprawdę powinno być zaskakujące? No wydaje mi się, że nie. Dlatego, że ekonomiści, nie widać tego za dobrze. To jest fragment spisu treści z Wariana, z mikroekonomii Wariana. Ekonomiści są uczeni, jak w te gry grać podczas swoich studiów. Czyli właściwie to narzędzie, które jest wykorzystywane do sprawdzenia, czy oni grają tak, jak powinni, zgodnie z wskazaniami teorii ekonomii, czy wybierają te strategie, które są najlepsze, no to właściwie powinni tak grać, powinni tak wybierać. Wtedy te różnice są łatwo dostrzegalne, widoczne. To samo dotyczy dylematu więźnia, który też jest elementem standardowego wykładu z mikroekonomii. Co jeszcze? Jeśli chodzi o eksperymenty naturalne, tak jak mówiłam, one wskazują na istnienie różnic, ale to są te, w których ekonomiści wypadają lepiej. A jak będzie chwila, albo ktoś mnie o to zapyta, to mogę opowiedzieć, co to są za eksperymenty. W badaniach ankietowych z kolei, tam była też duża grupa, ponad 20 takich badań, można podzielić te badania na 2 zestawy. Takie, w których pytamy o preferowany przez respondenta mechanizm alokacyjny. I tutaj też mamy taką sytuację, że w tych badaniach ekonomiści wypadali inaczej niż respondenci z pozostałych grup. Albo pytano o wartości, o jakieś dylematy etyczne. I w przypadku tych ostatnich badań różnic nie było, one były nieistotne statystycznie, albo nie wykazywały te badania w ogóle tego, że jest różnica pomiędzy odpowiedziami ekonomistów, a odpowiedziami na przykład filozofów czy socjologów.
Dobrze. Na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę? Że to były zaledwie dwa badania, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Takie, w których badano krótkookresowy efekt ekspozycji na jakiś tekst z teorii ekonomii. Tak się złożyło, że w jednym z tych badań to był tekst dotyczący modelu Homo economicus. I w obu tych badaniach wyniki były takie, że te badania nie były poświęcone tylko i wyłącznie prześledzeniu, jak to wygląda u ekonomistów i innych studentów, że jest efekt takiej krótkookresowej ekspozycji. Jak później na przykład zadawano pytanie o reakcję w określonej sytuacji, czy nie wiem, zwalniamy robotników, czy maksymalizujemy zyski, czy jaki jest poziom zaufania, jaka jest nasza skłonność do współpracy, to okazywało się, że po lekturze tekstów z teorii ekonomii standardowej te odpowiedzi były inne, ale nie badano jak długo i w ogóle czy taki efekt się utrzymuje. Co jeszcze? Forma prezentacji problemu ma znaczenie. I tutaj z kolei było to tylko jedno badanie, ale już kończąc, to będzie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, ponieważ ono ma znaczenie z punktu widzenia formy prezentacji treści w podręcznikach ekonomii. Mianowicie to było badanie robione w Izraelu przez Ariera Rubinsteina. On dał ten sam problem studentom. Tam było bodaj 5 kierunków, ale ja się skupię tylko na wynikach dla ekonomistów i dla matematyków. Problem polegał na tym, że jest trudna sytuacja w firmie. Możemy poprawić kondycję firmy, jeżeli zdecydujemy się na to, że zwolnimy część ludzi, zwolnimy część załogi. Część grup dostała to zaprezentowane w formie takiej tabelki. Tutaj mamy efekt, wynik określonej decyzji. No widać, mam nadzieję, chociaż nie wiem, czy wszyscy to widzą. Maksimum jest wtedy, jeżeli zdecydujemy się na pozostawienie 100 robotników. To samo wynika, wierzcie mi Państwo, to samo wynika z obliczenia maksimum tej funkcji x, to jest liczba robotników, a ta formuła ma oznaczać poziom zysku. Też jeżeli policzymy pierwszą pochodną, tak ta funkcja ma maksimum dla x równego 100. Czyli właściwie, tak jak powiedziałam, wynik ten sam, forma prezentacji inna. Co się okazało, że przy takiej formie, przy tabelce, były dwie grupy ekonomistów, jedna grupa matematyków, no ekonomiści wypadali inaczej, tak, blisko połowa w obu grupach decydowała się wskazać tą opcję, że zwalniamy 96 robotników, zostawiamy setkę. Matematycy byli zdecydowanie mniej skłonni do wskazywania takiej opcji. Natomiast przy takiej formie to było potraktowane jako zadanie matematyki stosowanej. Zauważcie Państwo, że wzrósł ten odsetek we wszystkich grupach, no ale różnica w punktach procentowych pomiędzy odpowiedziami tej pierwszej grupy studentów matematyki, a odpowiedziami tej drugiej grupy jest ogromna. No ja nie chcę mówić, że matematyzacja ekonomii nas wiedzie na jakieś manowce, ale myślę, że może tak być, że jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w trakcie studiów jakby trenować swoje umysły w rozwiązywaniu tego typu zadań, nie chcę przesądzać, tak, że jak staniemy przed takim dylematem faktycznie już pracując w firmie, to postąpimy tak samo, jak się napatrzymy na matematykę bardziej niż jak będziemy odbierać to jako problem, który ma szersze reperkusje. A reasumując, podsumowując, z tych moich analiz, z tych moich studiów poświęconych próbie uchwycenia oddziaływania tego modelu na rzeczywistość gospodarczą, pierwszy wniosek, jaki sformułowałam, to jest to, że nie ma takiej bezpośredniej relacji pomiędzy samym tym modelem a opowiedzeniem się za ograniczeniem roli państwa w gospodarce. To nie wystarczy. Z punktu widzenia wpływu wypowiedzi ekonomistów, najważniejszą konsekwencją wydaje mi się to, co Państwu przedstawiałam, czyli nadanie charakteru normatywnego tej wersji modelu, w którym mamy maksymalizację zysku. No i trzecia rzecz, która dotyczy tych badań poświęconych analizie
postaw studentów. Nie ma badań, nie było. Wśród tych 50 badań nie było ani jednego, które miałoby charakter długookresowy. Być może to się jakby gorzej sprzedaje, tak? Musimy się bardziej narobić, punktów się na tym nie da zrobić szybko. Nie było takich badań. To jest moim zdaniem mankament, nawet prób. Wydaje mi się, że zasadne byłoby robienie takich badań, w których mamy więcej niż jedną grupę odniesienia. No i pewną taką, nie wiem, potencjalnym obszarem badań, który jest słabo eksplorowany, byłoby robienie badań, w których właśnie porównujemy studentów z różnych krajów bądź z różnych kultur. Dobrze. Z mojej strony wszystko. Dziękuję Pani bardzo i o zabranie głosu poproszę Panią.